dużymi brawami drużynę Motor Lublin, drużynę Orlą z Pomlekarzy Podlaski. A bohaterów dzisiejszego spotkania wyprowadzają na boisko młodzi chłopcy z rocznika 2007, 8 i 9. Są to Żaki i Skrzaty naszego klubu. Thank you.
Zmiana w drużynie gości, boisko opuścił Aleksander Komor, numer 2. Na boisku pojawi się Iwan Dyki, numer 20. Pierwszy połowy spotkania w Radzeniu, wynik bezbramkowy. Let's go!
Kończy regulaminowy czas gry. Mamy w rodzeniu 0-0. Będziemy mieli teraz dogrywkę. A ja, żółte. Na tym się spotkania w ramkę dla gości zdobywa Kamil Stachyra.
Motor Lublin wygrywa 2-0 w półfinale Pucharu Polski.